W 2009 roku Cristiano Ronaldo spotkał się z Katrin Majorką w klubie Sinus City. Później według zeznań kobiety zaatakował ją w swoim apartamencie w hotelu Palms Casino Resort w Las Vegas. Majorka utrzymywała, że została zgwałcona. W ramach ugody otrzymała $350 000, a w zamian nie wniosła oskarżenia. Jednak teraz 34-letnia kobieta uznała, że zawodnika powinna spotkać kara, złożyła nowe zeznania, a policja stanu Nevada ponownie zajęła się sprawą. Portugalczyk zaprzecza wszelkim zarzutom, choć Majorga ma posiadać między i neutron. Kwestionariusz wypełniony przez samego piłkarza oraz bieliznę, którą próbował ZDJ nosowecie z niej piłkarz. W czwartek poznaliśmy oficjalne stanowisko Juventusu. Cristiano Ronaldo w ostatnich miesiącach wykazał się wielkim profesjonalizmem i poświęceniem, co doceniają wszyscy w Juventusie. Wydarzenia sprzed prawie 10 lat nie zmienią tej opinii, z którą zgadza się każda osoba w klubie, czytamy na oficjalnym Twitterze Juventusu. Ronaldo przeniósł się do Juventusu latem z Realu Madryt. Kosztował około stu 17 milionów euro i podpisał 4-letni kontrakt, na mocy którego zarabia 30 milionów euro za sezon. Do tej pory rozegrał 8 spotkań, w których strzelił 3 gole i zanotował 5. rok asyst.